12, 13, 14, 15, 16. Dzień dobry. Dobry. Tu. Pozostało się umocnień z 1944 roku, zbudowane między sierpniem a tak naprawdę grudniem, listopadem, grudniem 1944. Tutaj nasze umocnienia włocławskie są dość słabo znane. Dopóki ja z kolegą nie zajęliśmy się tym tematem, tak naprawdę nie były w ogóle znane. Każdy kojarzył gdzieś tam pojedyncze Tobruki i tak dalej, ale nie było to zbadane w całości jako system umocnień. Włocławek był elementem umocnień linii B. A dokładnie był pozycją ryglową razem z Płockiem. To był Riegelsztern, Gleslau, Schuttersburg. Dwa miasta, dwa węzły mostowo-drogowe, tu jeszcze Włocławek kolejowy, które miały tak naprawdę zamykać drogę do twierdzy Poznań. Włocławek, to był wiadomo w kraju warty. Tutaj jak zapadła decyzja o umocnieniu tego terenu, Gauleiter Greiser stwierdził, że on chce Poznań chronić i pierwsze były wybudowane właśnie linie daleko od Poznania. I mieliśmy właśnie pozycję ryglową Włocławek-Płock i następna linia 20 km na zachód między Aleksandrowem Kujawskim a Sąpolnem, pozycja Warty. Zwana też Kolbanstellung, czyli ta pozycja magistrali kolejowej. Wokół Włocławka i ta pozycja Warty to jest ponad 300 Tobruków. Jak przeliczyłem według mapy raportowej, która wam pokażę, troszeczkę dalej przejdziemy tam, gdzie mam samochód, on pokaże mapę raportową prac ziemnych, to samych linii rowów przeciwczołgowych było ponad 200 km. Okopów, no to tak na oko, bo to nie chciało się wyciemierzyć, to tak jest około 1000 km. Wybudowane już okopy były podmywane, zalewane, obsypywały się i trzeba było je utrzymywać, naprawiać, dodatkowe siły były potrzebne. Jeżeli chodzi o tutaj o Włocławek, kolejną sprawą, która uniemożliwiła jakby to przetrwanie w pamięci tych umocnień, jest to, że nie zachowały się prawie żadne dokumenty. Popularny Tobruk, Ringstand 58C. Tak naprawdę to nie jest schron. Jak już byłem wielokrotnie poprawiany, to jest betonowe stanowisko bojowe dla karabinu maszynowego. Nie spełnia, że tak powiem, warunków bunkra schronu, bo nie ma żadnych zamknięć. Nie jest szczelny, nie jest hermetyczny. Historia tego schronu, że tak powiem, jak nazwa potoczna Tobruk wskazuje, pochodzi z jest w Afryce. Tak jest. Włosi stosowali tego typu pozycje strzeleckie w tamtych walkach, ale to były zupełnie prymitywne, jakieś ala kręgi betonowe, czyli takie tylko tyle, żeby się schować i strzelać dookoła. Ringstand, czyli do okólnej obrony, czyli tu mógł strzelać w zakresie 360 stopni. W każdym kierunku był tak samo możliwość prowadzenia ognia, nie tak jak są normalnie w schronach stanowiska ogniowe, gdzie jest
ten antyrykoszet jest tylko ograniczony pod kąt prowadzenia ognia. Tutaj żołnierz nie był niczym ograniczony. I tak jak mówię, tam Włosi stosowali takie schrony, Niemcy to podpatrzyli, ulepszyli, kilka kolejnych ewolucji przechodziło, aż powstało najpopularniejszy schron II wojny światowej. Tego postawiono tysiące. Jeżeli tylko wokół Włocławka jest tego 300 sztuk, w Polsce jest tego kilka, o ile nie kilkanaście tysięcy. A przynajmniej było, bo one znikają. Zbrojenie jest tutaj potężne. Zalany tak miał w tym szalunku czekać 3 tygodnie. Po 3 tygodniach zabierane szalunki, schron gotowy, obsypywany dookoła, maskowany, przykrywany ziemią, miał wystawać tylko pierścień otworu strzelniczego i ten kołnierz, żeby się nie zasypywał na wejście. Jak ten schron jest budowany? Dwie izby. Izba amunicyjna i izba bojowa, między nimi klatka schodowa. Kilka stopni, bez różnica poziomów. Tutaj w tej części izby amunicyjnej, 1,90 m, tam jest chyba wysokości, spokojnie żołnierz mógł się poruszać. Karabin maszynowy na lawecie, czasem z blachą, czasem bez, mógł się obracać dość swobodnie na te 360 stopni, ale laweta to był luksus. Zazwyczaj wyglądało to w ten sposób, że żołnierz karabin kładł na trójnogu na stropie schronu i mógł prowadzić ogień. Zasięg karabinu maszynowego to był 34 lub MG42. W 42 się chwalili Niemcy, że do 4 km skutecznego zasięgu, tak? No ale nawet przyjmijmy 2 km. Z dwóch kilometrów wypatrzeć żołnierza wystającego z tego otworu nie sposób. Wiadomo, że tych drzew tutaj nie było, kiedy te umocnienia były stosowane, bo nic nie mogło ograniczać pola ostrzału ani pola widzenia. Więc ten las jest młodszy, jest powojenny. Kolejny idealnie zamaskowany schron. Praktycznie go nie widać. Tych drzew by nie było, macie widok na 2 km czystego pola ostrzału. Płaską, rozległą łąkę. To się zachowało tutaj dzięki temu, że tutaj właśnie powstał las. Tutaj nie zjadło tego budownictwo, nie zjadło tego miasta, bo na Michelinie cała pozycja, wiem tylko o jednym schronie, na pewno było ich więcej. Natomiast są gdzieś na działkach pochowane. Na polach niestety schronów ubywa. To co macie w przewodniku, to części tych schronów już nie ma. Po prostu znikają. I niestety coraz szybciej. Rolnicy są bogatsi, stać ich na wynajęcie koparki i są zakopywane. Pod Brześciem Kujawskim kilka schronów zostało wysadzonych, 2 lub 3. Jeden jest ciągle ponawiercany koło mostu w Kazaniu, w miejscu starej żwirowni. Są dziury na dynamit, natomiast żołnierze wysadzili 2 na polu, 2 lub 3, i zużyli ogromną ilość materiałów, natomiast zwartą bryłę żelbetu zmienili w pulpę żelbetową. I tak trzeba było dźwig, żeby to przewieźć. Było ciężko znaleźć przyczepy, które to wywiozą. Po prostu, no wiadomo, to była siatka betonu i drutu. Więc jak przeliczyli, że musieliby ładować więcej materiału wybuchowego, to stwierdzili, że rozleci się też dom, który stoi niedaleko. I tak stoi, taki ponawiercany, przewrócony. Tam dalej są takie drzewa. Tam właśnie jest ta rakotówka, o której mówiłem. Ta rzeczka. Więc automatycznie to jest naturalny rów przeciwczołgowy. Tutaj po lewo są dwa bardzo blisko siebie. Można zobaczyć, czasem one ogólnie jak są rozstawiane w tych pozycjach, tak jak tu w linii, to one są w odległości kilkuset metrów od siebie, maksymalnie. I tutaj, tu mamy właśnie tą pozycję liniową, po tamtej stronie Wisy bardziej mamy punktowo. Tak jak w przewodniku. Ogólnie na stronie twierdza Włocławek, bo tak jak mówiłem, to była pozycja reglowa. Włocławek twierdzą nie był. Ale no to tak zwany chwyt marketingowy. Łatwiej zapamiętać twierdza Włocławek niż Riegelsterung Leslau Schlüterburg. Sam mam problem z zapisaniem Schlüterburga. I można było zimą ten schron ogrzewać. Tak jak mówiłem, nieprzewidywane były żadne drzwi, żadne wejście do tego. Natomiast w instrukcji były tylko zastawy. Drewniana, z desek zastawa, ewentualnie obita blachą. Tak samo na odchód strzelniczy, żeby nie nawiewało śniegu.
czyli przykrywano, a tu można było się zastawić. Przewidywany był właśnie piecyk forteczny i drugi taki otwór jest czasami mniej więcej tu, od tej strony lub od tamtej. I również była wyprowadzana. Czegoś, no to tutaj wiadomo był. A tu zaraz jest rów przeciwnogowy. Idzie. Mniej więcej. Tutaj mamy taki wykop głębszy jest. To właśnie ślady rowu przeciwczołgowego. 4x4 niby mają wymiary te formalnie. 4 głębokości, 4 szerokości. Tam mają nawet 6 metrów szerokości głębokości. Naprawdę głębokie te rowy przeciwczołgowe. I bardzo wyraźne na lidarze można naprawdę przeszkodzić. No i słuchajcie, to jest drugi rów przeciwczołgowy. Tam był pierwszy. Ogólnie Niemcy robili tak, że robili kilka jakby stref obronnych. Tworząc w ten sposób, że za linią obronną chowała się artyleria, która waliła we wroga, który był przed linią obronną. I w razie, gdyby się piechota wycofała, to rowy przeciwczołgowe miały zatrzymać wojska zmechanizowane. Tutaj widzicie, ten rów się zachował znacznie lepiej niż tam. Jest bardzo wyraźny. Dodatkowo jeszcze możecie zobaczyć coś, co się rzadko zachowało przy drogach. Przy właśnie jakichś traktach były, tak jak flankowane jakby rowem przeciwczołgowym właśnie te przepusty. Czyli miejsce, które było, miało być też chronione, ale było też przewidziane jako przejazd. I teraz tak, od strony tej Wocławka tych przepustów w rowach przeciwczołgowych dużo nie ma. Dlaczego? No bo to były drogi, którymi wróg mógł się przedrzeć do miasta. Natomiast od strony północnej tamtych przepustów jest więcej. Są szersze i wyraźniejsze. Nawet na mapie tej, która jest raportowa, one są bardzo wyraźnie zaznaczone. I przy nich powstały pozycje obronne. Głównie przy nich koncentrują się te tobruki. I teraz dlaczego tamte przepusty są gęściej, jest ich więcej? Ano proste. Kiedy wojsko niemieckie miało walczyć przed linią, mogłoby się schować. A w razie czego mogłoby przeprowadzić kontratak. Tam przewidywali, że będzie takie miejsce wypadowe. Tutaj po tej stronie Wisły już takiego czegoś nie przewidywali, bo Wocławek wiadomo w większości leżał po tej stronie Wisły, więc tu już miało być miasto chronione. Zasadę rowu przeciwczołgowego myślę, że znacie czy nie? O co chodziło? Bo to nie tylko, że miał być prosty blokada, żeby nie mógł przejechać. Rowy przeciwczołgowe miały nie tyle blokować przejazd wozów wroga, co ukierunkowywać je we właściwe miejsce. Czyli tam, gdzie chcą tego obrońcy. Znajdujemy się na terenie niemieckiej fabryki. Tak naprawdę to jest jedna z większych tajemnic, jeśli chodzi o wojenny Wocławek. Dokładnie nie wiadomo kiedy i po co powstała. Szacuje się 42 czy 43 rok. Zaczęto tutaj pracę. W 45 roku, kiedy wkroczyło wojsko radzieckie, na terenie było kilka baraków i były już elementy konstrukcji metalowej, bo ta fabryka nie była typową murowaną fabryką, tylko na betonowych fundamentach metalowe filary i na tym konstrukcja oparta. Tak to miało wyglądać. Co tu miało być robione? Tak jak mówiłem, teorie od rakiet V2 po łodzie podwodne, elementy silniki do łodzi podwodnych, samolotów i tak dalej. Prawdopodobnie no coś związane z przemysłem wojennym i tyle można na ten temat na pewno powiedzieć. Nawet tutaj okoliczna ludność, bo teraz Michalin to jest dosyć spore osiedle, wtedy to było raczej mniejsze osiedle. Przed wojną to było takie luksusowe, rekreacyjne wręcz osiedle. Więc tutaj nie było za dużo świadków powstawania, wiadomo, że też robotnicy przymusowi pracowali. Jak wygląda ten obszar? Za nami jest taki duży fundament dookoła terenu, natomiast tutaj, na tym terenie praktycznie 200 na 200 metrów, jak nie lepiej, znajduje się cała masa betonowych stóp fundamentowych
takimi czterema otworami, trzeba uważać, żeby sobie nogi nie skręcić, oraz kanały techniczne. Dookoła fabryki jeszcze są kubki piasku, które prawdopodobnie miały służyć do budowy, do wypełniania. Z tamtej strony te łachy są nawet trochę większe. Ta fabryka była na tyle, miała być na tyle ważna, że do niej doprowadzono osobną linię kolejową. Tutaj po tej stronie fabryki jest nasyp kolejowy, bocznica kolejowa, która prowadziła do głównej linii kolejowej. Nawet tam są jeszcze właśnie pozostałości jakiejś infrastruktury związanej z obsługą tej linii. Więc to miał być dość ważny punkt, czyli no, skoro linia kolejowa doprowadzona, no to już coś ważnego miało tutaj być. Tutaj to zalecam raczej na taką wycieczkę sobie pochodzić, poszukać pod mchem. Czasem gdzieś jak wystajemy, wystarczy puknąć piętą i się okazuje, że jest beton pod spodem. A najfajniejszy jest ten fundament tutaj. Jest potężny. Zobaczcie, jakie są wielkie te stopy fundamentowe pod filary, jak gęsto są ułożone. Najbardziej umocnioną pozycją tu wokół Włocławka było Modzerowo. W tej chwili tam jest około 20 schron, tak, w okolicy Modzerowa, a było ich jeszcze więcej, bo część spoczęła na dnie Zalewu Włocławskiego, kiedy powstała Tama. Więc było ich więcej. Po tej stronie wygląda to zupełnie inaczej, ta linia umocnień. Bardziej punktowo. I tak jak mówiłem o tych przepustach przez rów przeciwczołgowy. W Zadusznikach przepust, Bytkowie przepust, Wichowie przepust, w Krojczynie przepust. I tam były pozycje obronne. Tam było po kilka Tobruków. Z tej strony o dziwo dwie linie aż Tobruków. Wygląda tam jakby były budowane w dwóch, jakby powiedzieć, etapach. Bo się troszeczkę od siebie różnią, te z pierwszej i z tej drugiej, jakością wykonania. Jakość diametralnie spada w tej okolicy. Schrony jasne, niedokładne, krzywe, paskudne. Na szybko. Ale ewidentnie widać, że spodziewali się ataku od tej strony. I się dobrze spodziewali, bo Rosjanie wkroczyli od Kowala, poszli wzdłuż linii do Brześcia. Druga seria szła tutaj, dotykali się w Brześciu. Część wjechała tędy do Włocławka, część tędy. Bo dojechali 19 wieczorem, nie chcieli ryzykować. Ogólnie taktyka przewidywała, że nie tracimy czasu na miasta. Otaczamy miasto i jedziemy dalej. To była taktyka Rosjan na 44-45 rok. Żeby się nie powtórzył Stalingrad, Leningrad, uciekać od tego. Więc oni mieli, o dziwo walczyli o Poznań, tak? Twierdzę Poznań zdobywali, ale Wrocław otoczyli i czekali. Więc tak to miało wyglądać. Cała ta ulica kiedyś była takimi spichrzami jak ten czarny. Był zespół szpichlerny, no bo na Wiśle była komora celna, było spławiane ziarno. Na dole jest lokal, czarny spich się nazywa, tak? A u góry galeria sztuk. Thank you.
Czekaj, tu mam. Marszałka Ryza Śmigłego, wybudowany w latach 30. i 39. wysadzony przez wojsko polskie, jak się wycofywało. Odbudowany przez Niemców, w 45. stycznia znowu wysadzony. A wcześniej był za nim most łyżwowy, takiej konstrukcji drewniano-metalowej. Jak jest niski stan wody, to jeszcze widać są pozostałości.